Cześć. Jeśli spodoba Ci się Tchnienie Grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl. Z Twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Jeremias Gotthelf. Czarny pająk. Część szósta. Gdy Krystyna w swej gorejącej udręce nigdzie nie napotkała współczucia, a rodzącą została bacznie strzeżoną, wypadła jak obłąkana na drogę, którą miał nadejść duchowny. Szedł szybkim krokiem wzdłuż zbocza góry w towarzystwie dziarskiego kościelnego. Upalne słońce oraz stroma ścieżka nie hamowały kroku, gdyż chodziło o ocalenie duszy, odwrócenie wielkiego nieszczęścia i kapłan wracający od daleko mieszkającego chorego bał się, że przybędzie za późno. Zrozpaczona Krystyna rzuciła mu się do nóg, objęła go za kolana, błagała o wybawienie jej z piekła, o ofiarę z dziecka, które jeszcze nie zna życia, a pająk puchł coraz bardziej, skrząc się okropną czernią w zaczerwienionej twarzy Krystyny i straszliwym wzrokiem łypał na święte przybory i emblematy kapłana. Ten zaś szybko odsunął Krystynę na bok i zakreślił święty znak krzyża. Niechybnie dostrzegł tu nieprzyjaciela, ale poniechał walki dla ratowania duszy. Krystyna jednak zerwała się, pognała za nim i siłą próbowała go zatrzymać. Lecz mocna ręka kościelnego nie dopuściła rozwścieczonej kobiety do duchownego, tak że jeszcze w porę mógł uchronić dom, poświęconymi dłońmi przyjąć dziecko i złożyć je w ręce tego, którego piekło nigdy nie pokona. Krystyna tymczasem stoczyła potworny bój na dworze. Chciała dziecko nieochrzczone dostać w swoje ręce. Chciała wtargnąć do środka, ale silni mężczyźni odepchnęli ją. Porywisty wiatr walił w dom, sine błyskawice migotały wokół niego, ale była nad nim ręka Pana. Dziecko zostało ochrzczone i Krystyna daremnie krążyła bezsilna dokoła domu. Nękana coraz piekielniejszymi cierpieniami, wydawała z siebie dźwięki niepodobne do dźwięków z piersi człowieka. Bydło trzęsło się po stajniach i zrywało postronki. Dęby w lesie zaszumiały z przerażenia. W samym domu zaś zapanowała radość z powodu ponownego zwycięstwa, bezsilności strzelca, daremnego szamotania się jego pomocnicy. Krystyna zaś leżała na dworze nieludzką męką powalona na ziemię, i w jej twarzy zaczęły się bóle porodowe, jakich nie zaznała jeszcze żadna położnica na świecie. A pająk na policzku nabrzmiewał coraz bardziej i coraz płomienniej wżerał się w jej kości. Wtem zdało się Krystynie, że twarz nagle pękła, jak gdyby rodziły się z niej rozżarzone węgle i budziły do życia, mrowiąc się na twarzy, na rękach i nogach, jak gdyby wszystko ożywało i rozżarzone mrowiło się po całym ciele. W sinym blasku pioruna spostrzegła na sobie długonogie, jadowite, niezliczone czarne pojączki, rozbiegające się po ciele, wybiegające w noc, a za znikającymi biegły inne, długonogie, jadowite, niezliczone. Wreszcie nie zobaczyła już następnych. Pożoga na twarzy ustąpiła.
Pająk sklęsnął. Stawał się znów niemal niewidzialnym punkcikiem i gasnącym okiem patrzył za swoim piekielnym pomiotem, jaki zrodził i wysłał na dowód, jak to bywa, gdy ktoś sobie żartuje ze strzelca. Wyczerpana niczym położnica, Krystyna powlokła się do domu. Jakkolwiek żar na twarzy mniej pałał, nie zelżał jednak żar w sercu. Jakkolwiek zmęczone ciało pragnęło spokoju. Strzelec nie dawał jej spokoju. Kogo raz posiądzie, tego nie wypuści. W domu zaś ludzie wiwatowali i cieszyli się i długo nie słyszeli, że bydlęta ryczą i szaleją po oborach. Wreszcie jednak poderwali się, aby zobaczyć, co się dzieje i wrócili trupio bladzi, przynosząc wieść, że najładniejsza krowa padła, a reszta szaleje i miota się tak, jak jeszcze nigdy nie widzieli. Coś tu nie w porządku, dzieje się coś dziwnego. Wtedy radosna wrzawa umilkła. Wszyscy pobiegli zajrzeć do bydląt, których ryk rozlegał się nad górami i doliną, ale nie wiedzieli, jak temu zaradzić. Próbowano świeckich i kościelnych praktyk celem zażegnania uroku, ale wszystko było daremne. Zanim jeszcze nastał świt, śmierć powaliła bydło w oborach. Gdy zaś tu zapadło milczenie, rozległy się ryki ówdzie i gdzie indziej. Ci, co przybywali tam, słyszeli, jakie nieszczęście wdarło się do ich stajen. Jak żałośnie bydło w okrutnym strachu wzywa swoich panów na pomoc. Pospieszyli do domów, jak gdyby płomienie buchały z dachów, ale pomocy nie nieśli. Zarówno tu, jak i tam śmierć kosiła bydło. Biadanie ludzi i zwierząt napełniło góry i przełęcze i słońce, które tak wesoło opuściło dolinę, ujrzało nieszczęście. Gdy zaświeciło, ludzie wreszcie zobaczyli, że w stajniach, gdzie zwierzęta padły, roi się od mnóstwa czarnych pająków. Łaziły po zwierzętach, po paszczy i czegokolwiek dotknęły, było zatrute. A co żyło, zaczęło szaleć i wkrótce padało. Żadnej stajni opanowanej przez te pająki nie udało się oczyścić. Zdawało się, że wyrastają spod ziemi. Nie udało się też uchronić ani jednej, gdzie ich jeszcze nie było, bo nagle zaczynały wyłazić ze wszystkich ścian, całymi chmarami spadać z powały. Wypędzano bydlęta na pastwisko, gnając je jedynie w paszczę śmierci. Z chwilą, gdy krowa stanęła na pastwisku, ziemia zaczynała ożywać. Wykwitały z niej czarne, długonogie pająki. Potworne kwiaty alpejskie wdrapywały się na bydlęta i straszliwie żałosny krzyk rozbrzmiewał od gór ku dolinie. A wszystkie te pająki podobne były do pająka na twarzy Krystyny, jak podobne są dzieci do matki i nigdy jeszcze takich nie widziano. Porykiwanie biednych zwierząt dotarło także do zamku i niebawem nadeszli pasterze, oznajmiając, że krowy padły od jadowitych pająków i Komtur z narastającym gniewem dowiadywał się, że ginie trzoda po trzodzie. Dowiadywał się, że zawarto pakt ze strzelcem, że oszukano go po raz drugi i że pająki, niby dzieci matkę, przypominają pająka na twarzy Lindauerki, która zawarła przymierze ze strzelcem. Sama nigdy dokładnie nie wypowiadając się na ten temat. Wtedy Hans von Stoffeln, srodze rozsierdzony, ruszył konno do wsi i huknął na biedaków, że nie chce przez nich tracić trzody po trzodzie. Muszą mu powetować szkodę, jaką poniesie, a tego, co przyrzekli, muszą dotrzymać. Muszą ścierpieć skutki tego, co dobrowolnie uczynili. Nie chce być poszkodowany z ich przyczyny. A jeśli będzie, oni odpokutują za to tysiąckrotnie. Niech się mają na baczności. Tak powiedział, nie troszcząc się o to, czego od nich wymagał i ani mu w głowie
nie postało, że sam ich ku temu pchnął. A teraz wini ich za to, co uczynili. Wielu osobom już zaczynało świtać, że pająki są plagą złego, upomnieniem, aby dotrzymać umowy i że Krystyna powinna coś bliższego na ten temat wiedzieć, że nie powiedziała im wszystkiego, co uzgodniła ze strzelcem. Obecnie znowu drżeli przed nim, przestali go wyśmiewać, drżeli przed świeckim panem. Jeśli obu zadowolą, co powie duchowny pan? Czy pozwoli na to i czy będą mogli to jakoś odpokutować? Wśród takich obaw zebrali się najbardziej szacowni spośród nich w samotnej szopie i Krystyna musiała przyjść i bez owijania w bawełnę wyznać, co właściwie ustaliła. Stawiła się, oszalała, mściwa, ponownie dręczona pęczniejącym pająkiem. Gdy zobaczyła trwogę mężczyzn i że nie ma kobiet, prosto z mostu opowiedziała, co ją spotkało, jak strzelec szybko wziął ją za słowo i jako fant dał całusa, na który nie zwróciła większej uwagi niż na inne. Jak na tym samym miejscu, wśród piekielnych mąk, wyrósł pająk, w chwili, kiedy chrzczono pierwsze dziecko, jak ów pająk, właśnie kiedy ochrzczono drugie dziecko i okpiono strzelca, wśród straszliwych bólów zrodził mrowie pająków, bowiem strzelec nie pozwala bezkarnie wodzić się za nos, jak się o tym w śmiertelnych boleściach przekonała. Teraz pająk znów rośnie, cierpienia wzmagają się, jeśli następnego dziecka nie odda się strzelcowi, nie wiadomo jak okropna nastanie plaga, jak okropna będzie zemsta rycerza. Tyle było słów Krystyny. A serca mężczyzn zadrżały i długą chwilę nikt nie chciał zabrać głosu. Z czasem wyrwały się ze ściśniętych trwogą krtani urywane słowa. Gdy je poskładano, okazało się, że głoszą to samo, co Krystyna, ale nikt z osobna nie wyraził zgody na jej propozycję. Tylko jeden z mężczyzn wstał i powiedział bez ogródek. Wydaje mu się, że najlepiej będzie Krystynę zabić, gdy się ją raz uśmierci. Strzelec może czepiać się zmarłej i nie będzie już miał dostępu do żyjących. Wówczas Krystyna zaśmiała się dziko, podeszła do niego i rzekła: niech uderzy, nie sprzeciwia się, ale strzelec pragnie nie jej, lecz nieochrzczonego dziecka. I tak jak napiętnował ją, może równie dobrze napiętnować rękę, która jej wyrządzi krzywdę. Wtedy drgnęła ręka człowieka, który przemówił. Usiadł i w milczeniu słuchał, jak tamci się naradzają. I w oderwanych słowach, nie mówiąc wszystkiego do końca, lecz tylko coś niecoś, co niewiele znaczyło, urodzili, iż należy poświęcić następne dziecko. Ale nikt nie chciał do tego przyłożyć ręki. Nikt nie chciał zanieść dziecka na drogę kościelną, gdzie składano buki. Nie cofnęli się przed użyciem diabła dla dobra ogółu, jak mniemali. Ale zawierać z nim osobistej znajomości nikt nie pragnął. Wówczas zgłosiła się Krystyna, bowiem gdy ktoś raz miał do czynienia z diabłem, za drugim razem chyba już niewielką poniesie szkodę. Doskonale wiedzieli, kto ma urodzić następne dziecko. Jednak nie wspomniano o tym, a ojciec dziecka był nieobecny. Porozumiawszy się słowami bez słów, rozeszli się do swoich domów. Młoda niewiasta, która owej nocy zgrozy, kiedy Krystyna przyniosła odpowiedź strzelca, lękała się i płakała, nie wiedząc wówczas dlaczego, spodziewała się obecnie drugiego dziecka. Poprzednie zdarzenia nie napawały jej otuchą i ufnością. Jej serce przytłaczała niewysłowiona trwoga, której nie mogła odeprzeć ani modlitwą, ani spowiedzią. Wydawało jej się, że otacza ją podejrzane milczenie. Nikt już nie mówił o pająku. Podejrzane zdawały się wszystkie oczy, jakie spoczywały na niej, jak gdyby ludzie obliczali godzinę, której zdobędą jej dziecko i przebłagają diabła. Czuła się niezmiernie samotna i opuszczona w obliczu otaczającej ją niesamowitej siły, nie mając w nikim oparcia poza swoją teściową, kobietą bogobojną, która
Była po jej stronie, ale cóż może zdziałać stara niewiasta wobec rozjuszonej zgrai? Miała męża, który wprawdzie wszystko przyrzekał, ale jakżeż rozpaczał nad swoim bydłem, a jak mało myślał o strachu biednej kobiety. Duchowny obiecał przybyć jak najszybciej i to natychmiast, gdy tylko zostanie wezwany. Ale co mogło się zdarzyć od chwili, kiedy pośle się po niego do momentu jego nadejścia, a biedna kobiecina nie miała żadnego zaufanego posłańca oprócz własnego męża, który miał być jej opieką i strażą, a jeszcze na domiar złego mieszkała w jednym domu z Krystyną. Ich mężowie byli braćmi. Żadnych własnych krewnych nie miała. Przybyła do tego domu jako sierota. Można sobie wyobrazić serdeczną trwogę biedaczki. Jedynie w modlitwie z pobożną teściową odzyskiwała odrobinę ufności, która natychmiast znów znikała, gdy napotykała złe oczy. Tymczasem zaraza wciąż jeszcze panowała, podtrzymując strach. Co prawda tylko tu i ówdzie padała jakaś sztuka bydła, tu i ówdzie pokazywały się pająki, ale w chwili, gdy u kogoś trwoga ustępowała, gdy ktoś pomyślał albo głośno powiedział, nieszczęście samo mija i należy się dobrze zastanowić, zanim zgrzeszy się wobec dziecka. Piekielne męki Krystyny wracały. Pająk wzdymał się, a śmierć z ponowną wściekłością nawiedzała trzodę tego człowieka, który tak myślał lub mówił. Nie dość na tym. Im bardziej zbliżała się spodziewana godzina, tym bardziej chłopi czuli się nieszczęśliwi, ponieważ zdawali sobie sprawę z tego, że muszą dokładnie omówić, w jaki sposób zdobyć z całą pewnością i bez ryzyka dziecko. Najbardziej obawiali się męża, wzdragali się przed użyciem siły wobec niego. Wtedy Krystyna podjęła się uzyskać jego zgodę. I rzeczywiście ją uzyskała. Nie chciał nic o całej sprawie wiedzieć. Pragnął spełnić wolę swej żony i pójść po księdza, ale nie spiesząc się. A o to, co stanie się podczas jego nieobecności, nie będzie pytał. W taki oto sposób pogodził się ze swoim sumieniem, z Bogiem. Pojedna się przez złożenie ofiary na mszę. Dla duszy biednego dziecka może też jeszcze da się coś zrobić. Pomyślał, może bogobojny duchowny znowu wyrwie je diabłu. Wówczas wydobędą się z tego kłopotu, zrobią, co do nich należy, a jednak wywiodą złego w pole. Tak sobie myślał, a w każdym razie niech się dzieje, co ma być. On sam nic nie zawini w całej tej sprawie, skoro nie przyczyni się do niej własnoręcznie. Tak więc biedna kobiecina była sprzedana. I nic nie wiedziała o tym. Z niepokojem czekała na ratunek. Rada ludzi postanowiła zadać jej cios w serce. A co postanowiono w górze, to jeszcze kryły chmury zasłaniające przyszłość. Był to rok burzowy i nadeszła pora żniw. Zmobilizowano wszystkie siły, aby w godzinach pogody zwieść ziarna pod bezpieczny dach. Nastało upalne popołudnie. Chmury wysunęły zza ciemnych gór mroczne głowy. Jaskółki trwożnie fruwały koło dachu i biednej kobiecinie zrobiło się ciasno i straszno samej w domu, gdyż nawet babka była w polu, aby pomagać nie tyle czynem, ile chęciami. Wtem obosieczny ból przeszył kobietę do szpiku kości. W oczach jej się zaćmiło, bo nadeszła właśnie jej godzina, a była całkiem sama. Strach wygnał ją z domu. Ociężale ruszyła w stronę zagonu, lecz niebawem musiała usiąść. Chciała krzyknąć, ale głos nie mógł wydobyć się ze ściśniętej piersi. Był przy niej maleńki chłopczyk, który dopiero uczył się chodzić. Jeszcze nigdy na własne oczy nie był w polu, lecz wyłącznie na rękach matki. Owego to chłopczyka biedna niewiasta musiała użyć jako swego gońca, nie wiedząc, czy znajdzie zagon, czy nóżki zaniosą go tak daleko. Chłopczyk jednak wiedział, w jakim matka jest strachu i biegł więc
i padał i znów stawał, a kot gonił jego. Króliki, gołębie i kury zabiegały mu drogę. Rozbawiony baranek skakał za nim, ale chłopczyk nic z tego wszystkiego nie widział. Tylko nie ociągając się, wiernie przekazał wiadomość. Babka zjawiła się bez tchu, ale mąż zwlekał, mówiąc, że wyładuje tylko jeszcze furę. Minęły wieki, zanim w końcu nadszedł i znowuż minęły wieki, zanim wreszcie wolno ruszył w daleką drogę, a biedna kobieta w śmiertelnym lęku czuła, że jej godzina zbliża się coraz szybciej i szybciej. Krystyna, która była na polu, przyglądała się temu wszystkiemu uradowana. Słońce wprawdzie mocno przypiekało podczas znojnej pracy, ale pająk niemal przestał doskwierać i robota wydawała się lekka w ciągu następnych godzin. Wesoło pracowała i nie spieszyła się z powrotem do domu, wiedząc, jaki powolny jest goniec. Dopiero kiedy załadowano ostatni snop i porywy wiatru zapowiedziały nadciągającą burzę, Krystyna pospieszyła po swą zdobycz, pewną, jak mniemała. Wracając, machała znacząco spotykanym znajomym, ci zaś odpowiadali skinieniem głowy i szybko szli z nowiną do domu, gdzie niejedne nogi się ugięły i niejedna dusza zapragnęła pomodlić się w mimowolnej trwodze, ale nie umiała. W izdebce biedna niewiasta pojękiwała. Minuty wydłużały się w wieczność, a babka ani modłami, ani pocieszeniem nie umiała ośmierzyć jej biadań. Dokładnie zamknęła izdebkę i ciężkimi sprzętami zastawiła drzwi. Dopóki były same w domu, czuły się jeszcze jako tako bezpieczne, ale kiedy zobaczyły wracającą Krystynę, kiedy posłyszały jej skradający się krok pod drzwiami i z zewnątrz doszedł jeszcze nie jeden inny krok i sekretny szept, kiedy nie zjawił się kapłan ani żaden inny oddany człowiek, a chwila na ogół tak upragniona zbliżała się coraz bardziej, można sobie wyobrazić, w jakim strachu pogrążone były biedne kobiety, niczym we wrzącym oleju, bez pomocy i bez żadnej nadziei. Słyszały, że Krystyna nie odchodzi od progu. Biedna kobieta czuła ogniste oczy swojej dzikiej szwagierki przez drzwi, paliły ją one do szpiku kości. Wtem w izdebce rozległo się pierwsze kwilenie niemowlęcia. Ciszone tak szybko, jak tylko to było możliwe, ale za późno. Drzwi rozwarły się od wściekłego zawczasu przygotowanego pchnięcia i niczym tygrys na swą zdobycz Krystyna rzuca się na biedną położnicę. Staruszka, odpierająca szturm, pada na ziemię. Położnica w świętej trwodze matczynej chce się zerwać, ale słabe ciało osuwa się. Dziecko jest w rękach Krystyny. Straszliwy krzyk wydobywa się z serca matki, po czym omdlenie spowija ją swoim czarnym cieniem. Gdy Krystyna wyszła z porwanym dzieckiem, mężczyzn ogarnęła zgroza i przerażenie. Zaświtało im przeczucie jakiejś okrutnej przyszłości, ale nikt nie miał odwagi przeszkodzić temu uczynkowi i strach przed plagami diabła był silniejszy niż bojaźń Boga. Tylko Krystyna nie czuła strachu. Twarz jej jaśniała, jak jaśnieje twarz zwycięzcy po przybytej walce. Miała wrażenie, że pająk pieści ją łagodnym muskaniem. Błyskawice migające w drodze do ścieżki kościelnej zdawały się jej wesołymi światłami. Grzmot tkliwym pomrukiem, pomstą dyszący wicher urokliwym zefirkiem. Przełożyła Edyta Sicińska. Czytał Jacek Brzezowski.